Nazywam się Marcin Pochojka, jestem osteopatą. Akademię Osteopatii skończyłem 2 lata temu. Gabinet prowadzę już od ponad 10 lat, w trakcie których miałem okazję przyjmować pacjentów, pełniąc różne funkcje, różne zawody służące do tego, żeby pracować z pacjentami. Zawsze intrygowała mnie praca jeszcze bardziej dokładna, jeszcze bardziej głęboka, jeżeli chodzi o podejście do leczenia, do pracy z człowiekiem. Dlatego postawiłem pierwsze kroki właśnie w stronę Akademii Osteopatii. W Akademii Osteopatii bardzo miłym zaskoczeniem było to, jak były przeprowadzone egzaminy, ponieważ jestem osobą praktycznie całkowicie niewidomą. Dzięki temu, że egzaminy były do nas dopasowane, do naszych indywidualnych potrzeb, mogliśmy w pełni z satysfakcją, z takim naprawdę poczuciem własnej wartości skończyć akademię z sukcesem. Jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę na kadrę dydaktyczną, która przykładała moim zdaniem naprawdę dużo starań do tego, żeby każdy, już nie tylko z niepełnosprawnych studentów, ale też i pełnosprawnych, naprawdę zrozumiał jakość przekazywanego materiału i potrafił odtworzyć techniki, które były prezentowane w trakcie demo. Cały ten 5-letni proces dojrzewania tych wszystkich filozofii osteopatycznych, jakości pracy, technik, działań i procesów terapeutycznych pozwoli mi zauważyć, jak dużą jakość prezentuje sobą sam poziom kształcenia w Akademii Osteopatii, co na pewno pozwoliło mi jako terapeucie wyewoluować naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o jakość pracy w gabinecie, co myślę potwierdzają pacjenci czy kolejki w gabinecie. I ważne jest też to, że po uzyskaniu tytułu osteopaty, po zakończeniu Akademii Osteopatii, pojawiły się zdecydowanie większe, lepsze możliwości i bardziej merytoryczne podstawy ku temu, żeby nawiązać coraz szerszą współpracę z innymi dyscyplinami medycznymi, chociażby takimi jak lekarze medycyny, stomatolodzy. Zdecydowanie ułatwia to funkcjonowanie na wolnym rynku.